Przed mistrzostwami rozmawialiśmy o medalu i o tym medal właściwie się otarłyście. Były niesamowite emocje, niesamowite właściwie sinusoidy, ale mam wrażenie, że już teraz po tych łzach smutku, bo być może po tym medalu, niezdobytym medalu w meczu o trzecie miejsce, pojawią się te łzy, ale radości. Szczerze mówiąc, to wszystko jeszcze do mnie nie dociera, bo wszystko tak szybko się działo, co chwilę jakieś mecze. Teraz tutaj wróciłyśmy, jesteśmy bardzo zmęczone, wszystkie emocje opadły i tak na szybko. Bardzo się cieszę z tego czwartego miejsca, chociaż bardzo żałuję, że nie ma tego medalu, bo było to dla mnie ogromne marzenie, ale jest jeszcze szansa, także za 2 lata powtórzyć na mistrzostwa świata, albo za rok na mistrzostwa. Patrzyliśmy na grę skrzydłowych, to lewe skrzydło w Twoim wykonaniu, czy Agnieszki Ochemek, bardzo mocna pozycja. Twoje rzuty naprawdę światowej klasy, ręce składały się same do oklasków. Gdzie zbudowałaś taką formę? W polskiej lidze pod skrzydłami Antoniego Paryckiego? Znaczy, takie rzuty szlifuje się w sumie od najmłodszych lat. Podpatruje się innych zawodników. Że akurat wychodzą takie sytuacje, no to tylko się cieszyć, że można wykorzystywać swoje umiejętności na boisku. Skrzydłowe mają o tyle trudniej, że ta przestrzeń między słupkami jest dla nich właściwie 2-3 razy mniejsza. Jak pokonać bramkarza? Czy to jest decyzja w ułamku sekundy, żeby rzucić obok głowy, czy przerzutkę, czy po koźle? Kiedy to się tworzy w głowie i ta myśl? No dokładnie, to jest ułamek sekundy. Trzeba bardzo dużo kombinować. Wysoko wyskakiwać i w powietrzu już kombinować co rzucić. Także naprawdę nie jest to łatwe zadanie, a jednak się udaje. Zapytam Cię jeszcze o to, co przed tą drużyną. Czy ma perspektywy takie, że to będzie jednak stała walka o medale albo o czołowe miejsca Mistrzostwa Europy czy Mistrzostw Świata? Czy jak niektórzy złośliwi mówią, że to może być tylko incydent? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie słucham tych złych rzeczy, bo dla mnie nie są one istotne. Uważam, że tak będzie, bo naprawdę tworzymy super zespół, jest świetna atmosfera, a jak widać, ta atmosfera się przekłada na boisko i tylko się z tego cieszyć i grać tak dalej.